Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z grą Outriders. Po dłuższej przerwie wracamy do serii, po patchach, łatkach, mam nadzieję, że będzie grało się dużo lepiej niż wcześniej. Zachęcam was serdecznie do czego? Do zapalenia łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału, a gdy uzbieramy 4000 subików, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu, życzę wam miłego oglądania, no i jedziemy! Here's the thing about power. Once you taste it, there's no going back. But we became something more. Blurring the line between mortals and gods, the ones prey. Now, we're the predators. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, co wie, zajmiemy się oczywiście, jak żeby inaczej, kolejnymi questami, ale najpierw to ja muszę zobaczyć sobie, jakie tu jeszcze nam zostały questy do zrobienia. Czy tylko jeden? Czy są jakieś poboczne też do zrobienia? Tu jeden jest, widzę. Więc sobie ten quest robimy. Outrider. Kto ci to zrobił? Wygląda jak list pożegnalny. Zahedi, znalazłem Outridera. Powieszonego. Zostawił list pożegnalny. Pisze w nim coś o tajnej enklawie Outriderów. Miał do niej klucz, ale dał go dziewczynie imieniem Lucy. Lucy? Ta gwiazda okopu? Znasz ją? Cóż, niezupełnie, znaczy nie. To czemu, a ty? Chyba wiem, gdzie zacząć poszukiwania. Skakłaś ty pan! Żadnie skakłodówka! Proszę, nie chcę więcej kłopotów. Nie zrobię ci krzywdy. Czy coś się stało? Altert, wyglądacie tak samo. Zniszczył drzwi i zabrał gdzieś moją przyjaciółkę Monik. Pieprzeni alterdzi biorą, co chcą. Nie jestem taki. Naprawdę? Możesz ją dla mnie znaleźć? I jestem Lucy. Ja jakoś ci to wynagrodzę. Wiesz, w którą stronę poszli? Zaciągnął Monik w stronę skażonej strefy. Boję się myśleć, co się z nią stało. Ty jesteś Lucy? Może wiesz coś o jednym gościu, który mieszka w bunkrze z symbolem Outriderów? Outriderów? Pamiętam tego gościa. Coś mi zostawił. Klucz z symbolem Outriderów. Wiesz co? Jeśli znajdziesz Monik, będzie twój. Bóg jeden wie, co ten odmieniec z nią wyczynia! Chyba muszę pomóc tej kobiecie, jeśli mam dostać klucz tego Outridera. No tak, więc trzeba będzie się udać na pomoc tejże tajemniczej, nieznajomej. Ale musimy najpierw... Miasto kopów. Cześć, szefie. Jeśli dobrze pamiętam, tu niedaleko jest niezła knajpa z laskami. Powiedz im, że Picasso przesyła pozdrowienia. Tutaj jestem.
Ostatnio tu byłem, myślałem, że to miejsce już gorzej cuchnąć nie może. Ale skażona strefa. Jeśli coś może być gorzej, to na pewno będzie. A mamy dostęp? A i mamy jeszcze dostęp do skażonej strefy. W związku z czym trzeba będzie zająć się innym questem. Musimy spotkać się z głównym marszałkiem Quarryganem na początek. Kiedy siedzę, to dość. Mogę dołączyć? Nie, Jakubie. Potrzebuję cię, żebyś pilnował wozów. Jasne, bo stary pijak akurat odstraszy bandę wymachujących gnatami złodziei samochodów. Mam wrażenie, że już nie zwracam uwagi na wybuchy bomb i pocisków. Nawet ich trochę brak, jak robią przerwę na przeładowanie. O! To nowy Altered Gutman. Przysłała cię, by mnie straszyć. Nie jesteście po tej samej stronie? Chwilowo. Chcę tylko przejechać przez wasze pole minowe. Nie musimy... A więźniarka? Co zrobiła? Moja wróżbitka widziała zwycięstwo. A moi ludzie wpadli w zasadzkę. Powiedziałam ci, co chciałeś usłyszeć. Nie umiem wywołać pieprzonych wizji, mówi... Dość tego pierdolenia! Jutro ruszamy do walki i nie mamy alterdów. Ale masz nasrane wełbie. Masz tu alterda. Staniesz jutro u ich boku, co? A ty uwolnisz dziewczynę. Nie mam na to czasu. Kto to do cholery jest? Jest dla mnie trochę jak córka. Czekaj, chwila. Ty masz córkę? Nie, raczej kiedyś bzykałem jej matkę i może jej ciotkę. Trochę mi się zaciera. Podoba mi się ten układ. Bardzo. Chcą jechać na wschód i zabrać wiedźmę? Spoko. Zajmiesz miejsce Seta w naszej walce? Chwila. Set tutaj jest? Wielki odmieniony widziany był w skażonej strefie. Poluje na jakiegoś alterda. Więc go odnajdę. W porządku. Atak nastąpi o świcie. Jeśli mam oddać wyrocznie, ktoś z was musi wrócić. Albo umowa przepadnie. Dobra, dobra. Hej. Dziękuję. Nie opuszczaj wozu. Albo cię przyspawam. A więc ruszasz za Setem do ruin starej strefy przemysłowej. Dawno temu byłem zarządcą tego miejsca. No i? Chcesz się odzyskać, czy co? Swego czasu to było bijące serce naszego przemysłu, zanim anomalia usmażyła całą technologię. Niedługo później ten silnik szlak trafił i dodatkowo napromieniował całą okolicę. To była masakra. To ja wyciągnąłem stamtąd tych ludzi. Uratowałem ich, stworzyłem to miasto. Przyda mi się wspólnik, przemyśl to. Tutaj nie ma o czym myśleć. No i teraz jest dostęp do skażonej strefy. A wtedy najpierw zajmiemy się tym zadaniem głównym. Najpierw jak zrobimy główne, pomyślimy o pobocznych. Proszę, zaspokój moją ciekawość. Dlaczego przyjmujesz rozkazy od kogoś takiego jak Shira Gutman? Może w zamian ty mi coś powiesz. Daily powiedziała, że Set polował na inne... Kto to był? Myślisz, że Set rozmawia o swoich boskich sprawach ze śmiertelnikami? Obiecał poprowadzić jutrzejszy szturm, po czym zniknął załatwiać własne sprawy. Prawdę mówiąc, nie wróci przed jutrem, nic innego mnie nie obchodzi. W
wtedy pogadamy, Outriderze. Aha. Już się dawno nie bawiłem w grę. I co czuję, że pewnie wyszedł z sprawy. Biegać i zabijać zbliżka. Jakieś błotko super. No. I tak to jest. Jak się wyszło z wprawy, to... Wygląda na to, że ta strefa jednak nie została porzucona. Ten teren wciąż jest silnie napromieniowany, ale to nie przeszkadza złomiarzom i buntownikom kręcić się tam w poszukiwaniu jakiegokolwiek złomu. Aha. No tak. Węże jeszcze. Plak. Największe zamieszanie ubity. Teraz trzeba się tylko tym zająć. A to też wcale nie będzie łatwe.
kiepskie antypokarpki. Dobra. Rodzaj postaci to nie jest typowy snajper, to bardziej technomanta się specjalizuje w takim stylu walki, ale czasem trzeba sobie tak właśnie pomóc. Kurde. Zwłaszcza jak się gra dużo trudności. Chyba wszyscy już to w okolicy zostali ubici. Teraz tylko wypadałoby zbadać, czy tu nie ma nic ciekawego do zabrania. A jednak nie wszyscy, jednak są tu jeszcze jacyś. No, czy to wszyscy, czy znów ktoś zaraz wyskoczy? No nie, jeszcze jacyś, kurde. I w tym jeszcze szef. Oj. Zwany kapitanem. A ci są upierdliwi strasznie.
Okej. Zbierać te amunicje i tak dalej. Itemki, bo się już mi pokończyło. Mamy przedmiot. To idziemy dalej. Ale coś czuję, że trzeba będzie pewnie dużo więcej jeszcze tych drzwi potwierać. O! Epik jakiś w końcu. Zaraz zmieniamy. Pociski, jak to mają co łańcuch śmierci. Moi drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału. A gdy wbijemy 4000 subików, to pojawi się konkurs ze fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!